Ale to pytasz o finanse, to też skraca czas. Warto sprawdzać kompetencje, warto dzwonić do ludzi, zanim się z nimi spotkamy. To jest niesamowicie ważna sprawa. Nie wiem, jak wiele z Was dzwoniło kiedykolwiek do kogoś, kogo chce zaprosić na spotkanie. Dzięki takiemu telefonowi, zadaniu jednego pytania i odpowiedzenia na drugie pytanie, bardzo dużo czasu oszczędzamy, które moglibyśmy stracić na bezproduktywne spotkanie. Warto też pamiętać o tym, że ten proces trwa. Zaplanowaliśmy tego sobie na początku i powinniśmy trzymać się tego procesu przez całą rekrutację. Oznaczać kandydatów w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, kto na jakim etapie jest. To jest coś, o czym często firmy zapominają, czyli w tym nasza firma też niejednokrotnie o tym ciągle zapomina. To jest smutne, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś aplikuje do nas na jakieś stanowisko, to chciałby wiedzieć, na jakim etapie jest ta decyzja. Spotkanie, no to jest bardzo ważny element każdej rekrutacji. Prosta rzecz, ale warto przeczytać CV-kę przed spotkaniem, zaoszczędzi nam to masę czasu, to jest też pokazanie szacunku kandydatowi. Inny czasu. Spotkania z handlowcami potrafią się rozciągać do godziny na przykład, bo ci ludzie uwielbiają mówić i są świetni, strasznie fajnie się z nim rozmawia. Ale jednocześnie podczas tej rozmowy powinniśmy wyciągać te informacje, które nas najbardziej interesują. Rekrutacja to jest moment, kiedy możemy się na maksa dużo rzeczy nauczyć, również o tym, jak pracuje się w konkurencji i jak działa konkurencja. Rozmawiacie z ludźmi, którzy mają bardzo cenną wiedzę, korzystajcie z tej wiedzy, a przy okazji też sprawdzacie ich kompetencje. Czyli jest handlowiec, spytajcie go, jak działa proces sprzedaży w firmie, w której pracuje. Jak on będzie wiedział, jak to się robi w jego firmie, to prawdopodobnie będzie umiał też robić to w twojej firmie. To jest ważne. Warunki zatrudnienia, kwestie formalne, żeby nie było rozczarowań później. No i podsumowanie takiej rekrutacji. Jeżeli rozmawialiśmy z kimś, rozmowa była fajna lub niefajna, ocenimy takiego gościa pod względem tych naszych kryteriów, które przyjęliśmy na początku i będziemy mieli od razu jasną sytuację, ta sprawa się nie rozmyje. Zamknięcie. Nie podajemy decyzji na podstawie jednego spotkania, taki slajd mam. To chyba proste, no. Nie ma sensu podejmować decyzji na podstawie jednego spotkania. To osoba jest ważna. Startup jest mały, pieniędzy jest mało. Ten człowiek, który się pojawia w tej firmie, będzie ważną osobą w tej firmie. Na samym początku, od pierwszego dnia. Warto z nim pogadać kilka razy. Ale też nie można przyciągać tego tematu. Jak masz 14 dni nie odpowiesz danej osobie, że chcesz ją przyjąć, przez 2 tygodnie jej nie odpowiesz, prawdopodobnie już nie ma jej na rynku. Także szansa została stracona. Jeżeli ktoś ci odbija pracownika podczas rekrutacji, jako startup masz bardzo małe pole manewru, bo masz ograniczone zasoby. I zrób podsumowanie całej rekrutacji. Po całej rekrutacji warto sobie policzyć, ile wydaliśmy kasy na taką rekrutację, ile nas kosztowały ogłoszenia, z jakich ogłoszeń był fajny zbiór, z jakich był słaby, tak żeby przy kolejnych rekrutacjach móc podjąć racjonalne wybory. Dziękuję bardzo. Fajnie, że nie było drugiego dzwonka. Jak macie jakieś pytania, to będzie za chwilę. A my szukamy też partnerów handlowych, jeżeli chcielibyście się z nami związać i sprzedawać naszą aplikację. Mamy naprawdę super warunki do partnerów. Można dużo zarobić i poznać super ludzi. Warto. To dzięki. Tyle. Kuba, jak oceniasz koszt zatrudnienia jednego bardzo dobrego programisty? Z lispem. Z reguły to jest bardzo wysoki koszt. Nie, naprawdę. Znaczy tak. Na pewno pomaga Codility. Warto korzystać.
super startup, integrujemy się z Codility i na przeciągu paru tygodni będziemy razem pomagać rekrutować programistów. Ale tak naprawdę, jeżeli szukasz kogoś już z dużym doświadczeniem, to trzeba się liczyć z kosztami. To są chyba najtrudniej znajdowalni ludzie w tym momencie. Bardzo jest dużo firm, które specjalizują się w direct searchu tylko i wyłącznie programistów. To świadczy o tym, że jest rynek, że są firmy, które wydają na to sporo pieniędzy. Lekko nie jest, no. Oszacowanie. Nie wiem. Przedział. Od 1000 do 20 tysięcy. Na jakim portalu szukać programistów? Gdzie ich szukać konkretnie? O Jezus, wszyscy szukają programistów. Na jakich portalach? No, na pewno na takich, które docierają do wysokiej klasy programistów. Nie, wiesz co, szczerze mówiąc, to infopraca podobno jest najlepsza do programistów. Takie są opinie na rynku. Więc warto z infopracy spróbować. Z tego co wiem, firmy, które rekrutują programistów, dużo z nich znajdują na infopracy. Nie wiem dlaczego akurat tam, ale wiem, że tak to działa. Ktoś jeszcze ma pytanie? Ja to będziemy dziękować. Co? Jak nic nie słychać tutaj. Dobra, to dziękujemy w takim razie.